Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z podsumowaniem tego roku pod względem naszych obsesji, czyli rzeczy, które w tym roku najbardziej nam się podobały. I mamy tutaj część pierwszą z dwóch, jak możecie się pewnie domyślić. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rzeczach, takich rzeczach, czyli o... Znaczy, umówmy się. Rozmawiamy o wszystkim, tylko nie o serialach, bo chcemy złapać co najmniej kilka odcinków Wiedźmina, który ma premierę chyba w piątek, a my w sobotę będziemy puszczać kolejny odcinek, więc chcemy powiedzieć o Wiedźminie. Chcemy powiedzieć o Wiedźminie, albo nie, jak się okaże, że jest do kitu, no nie? Tak. Więc dzisiaj będziemy gadać sobie... seriale i filmy w takim razie. O rzeczach tak jako tak, myślałam, żeby o filmach powiedzieć dzisiaj, bo mamy tego tyle, że wcisnęłabym tutaj na pewno filmy, rzeczy ogólne, a muzyka i seriale będą tym kolejnym. Chyba że się okaże, że się dzisiaj nie zgadamy, no to dzisiaj zaczniemy też muzykę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okay. W każdym razie, przechodząc po prostu już dalej. A ja tylko jeszcze jeden disclaimer. Z racji tego, że przyjrzałyśmy w tym roku obsesję, których było bardzo mało. Myślałam, że nagrywałyśmy tego więcej. Ja też myślałam, że nagrywałyśmy tego więcej. Okazało się, że jest 5 obsesji w tym roku. Tak, plus później zmieniłyśmy trochę format obsesji na ten przegląd kulturowy, żeby móc Wam też opowiadać o rzeczach, które widziałyśmy, a które nam się jakoś niespecjalnie podobały. No to tutaj trochę wracamy do tego formatu obsesji. No i oczywiście będziemy podsumowywać ten rok pod względem rzeczy, które nam się maksymalnie podobały. W związku z czym wychodzimy też trochę poza kulturowe kwestie, bo ja też mam parę takich pielęgnacyjno-kosmetycznych rzeczy. Yeah. Kiedyś mówiłyśmy o tym w obsesji, jakby, nie wiem, jakaś fajna pielęgnacja się pojawiła czy coś, więc no teraz jakby do tego wracamy. Mamy obie super ekstra czadorskie notesy. Ten notes jest najpiękniejszy na świecie, kupiłam go w Biedronce. No i tak, to jeszcze taki disclaimer. Także pewnie macie na timeline'ie rozdziałki, co jest gdzie, więc... Yeah. I'll try to do this properly. Dobrze, jak już powiedziałaś o pielęgnacji, no to u mnie gigantyczną obsesją tego roku jest The Ordinary. Ja zaczęłam już korzystać z The Ordinary, oj, dawno, dawno, jakoś chyba na początku tego roku, albo i nawet ciutkę wcześniej, jakoś tak, nie pamiętam. W każdym razie to było naprawdę dawno, dawno temu. I korzystam dotąd z niacynamidę, z cynkiem, ileś tam widzicie obrazek w tym momencie. Korzystam notorycznie z tego super nawilżającego kremu, to już chyba jest moje trzecie opakowanie, na cynamidę to chyba czwarte, ile się nie mylę. Zamówiłam też ostatnio, jakiś czas temu, takie super booster serum na poraz włosów i faktem używam go trochę w kratkę, ponieważ moja pamięć jest jak sitko i niestety było tak, że wiecie, dwa tygodnie używałam tak jak zalecone na etykietce, a potem tak, no, wiadomo, ono jest strasznie drogie, ale działa. W sensie widzę na przykład tutaj na linii włosów małe baby hair, co jest naprawdę dla mnie wielkim zwycięstwem, więc podejrzewam, że gdybym jeszcze zainwestowała w lepszą dietę, trochę się poruszała i trochę bardziej dbała o siebie, to rzeczywiście efekty mogłyby być spektakularne, aczkolwiek no nawet z byciem takim leniem jak ja, coś tutaj się zadziało, więc tak, Ordinary absolutnie najlepsza obsesja tego roku. Nie pójdę spać, jeżeli na noc kremu nie nałożę. Więc to już jest takie naprawdę kombo. W sensie, kiedy tak wchodzi w krew, że już nie możesz po prostu wiesz, przeżyć bez tego, no nie? No, u mnie w ogóle to ostatnie pół roku jest trochę takim czasem właśnie pod znakiem ogarnięcia się w końcu. To znaczy, miałyśmy taki okres w swoim życiu, kiedy byłyśmy bardzo into kolorówka, to znaczy takie kosmetyki stricte do makijażu. Teraz mam wrażenie, że jesteśmy już chyba w takim wieku, jesteśmy po prostu stare, że interesują nas bardziej kremy, sfera do twarzy i tak dalej. Jak są jakieś przeceny na kremy do twarzy, to mam takie, nowy krem. Jak jeżeli wchodzę do Rossmana, to ostatni raz jak kupiłam coś z kolorówki, to jest tuż do rzęsu, tuż do rzęsu. Skończył. Albo na przykład, nie wiem, kurczę... No podkład się kończy. Podkład mi się kończy, no to kupię sobie podkład, ale tak, żeby samemu wejść i łazić i szukać, nie. Ja tylko kupuję to, co mi się skończyło i co mam sprawdzone w swoim kombo. Tak, i u mnie z kolei taką firmą, która totalnie kupiła mnie pielęgnacyjnie, to jest Basic Lab. I aktualnie jest mi bardzo smutno, bo pokończyły mi się prawie wszystkie rzeczy z Basic Lab, które kupiłam, a kupiłam ich dużo. Umówmy się, właściwie cała moja pielęgnacja przez ostatnie parę miesięcy składała się z rzeczy od Basic Lab, począwszy od żelu do mycia twarzy, przez płyn micelarny, krem do rąk, pomadkę, taką wiecie, taki balsam do ust, taki na co dzień, krem do twarzy, serum do twarzy, jedno, drugie, trzecie, czwarte, więc to wszystko, ba, moja siostra używa Basic Lab, moja mama używa Basic Lab, więc ja w ogóle wszystkim obchnęłam te rzeczy. Tak, i jeżeli będziecie chcieli na przykład jakieś takie konkretne, bardzo wytyczne, czego używam, to nie wiem, na Instagramie mogę zrobić jakąś osobną relację, czy coś w tym rodzaju, chociaż no, tak jak mówię, teraz mi się ta kosmetyki w większości pokończyły i kupiłam sobie tam jakąś pielęgnację z Eveline, więc zobaczymy, czy to będzie tak samo dobre, czy nie. Ale no, na pewno w tym momencie mogę Wam właściwie w ciemno polecić krem do rąk,
jeżeli macie suche bardzo ręce, takie rzeczywiście suche, suche, ja mam takie, no, ja bez tego kremu nie jestem w stanie teraz przeżyć. To jest jedyny krem, który jest bardzo gęsty, bardzo treściwy, ale jednocześnie nie zostawia takiego ultra tłustego filtru. O Jezus, tak. Znaczy jasne, on jest tłusty i przez chwilę on jest tłusty, no, tak, na całych rękach, ale i tak bardzo ładnie się wchłania i naprawdę no, działa, znaczy nie ma takiego wrażenia, że jak on się już wchłonie całkowicie, to właściwie ten efekt już znika i nic się z tym dalej bo nie są robi. Takie kremy, które albo są cały czas sticky i wszędzie tylko zostawiasz ślady, bo on w ogóle się nie wchłania, albo jest taki, który się wchłania bardzo szybko i za chwilę musisz założyć od nowa, bo już jest tak. I tak samo, jeżeli macie na przykład przesuszającą się skórę twarzy i szukacie czegoś takiego konkret, szczególnie na noc, bo te kremy na noc powinny być takie treściwe, konkretne, to kupiłam ostatnio krem, który ma identyczną butelkę jak ten właśnie do rąk i to jest trochę confusing, to mi się nie do końca podoba, ale no dobra. To się nazywa krem zimowy i to też jest właśnie taki super ultra tłusty krem, więc jego wystarczy troszeczkę nałożyć na ręce, wiecie, rozgrzać go w dłoniach i wklepać. Ula też go przetestowała, jak była ostatnio u ciebie i powiedziała, że jej się też bardzo podoba, bo ona też jest into Basic Lab i też szuka czegoś konkretniejszego niż ten krem od nich, bogata konsystencja. Jeżeli ogarniacie kosmetyki z Basic Lab, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ja korzystałam też z serum z niacynamidami, z witaminą C 5%. No i właśnie miałam cały ten zestaw do cery takiej, Boże, jakiej? Z zaczerwienieniami, tak? Taką, wiecie, przekrwioną i tak dalej. To jest taka różowa etykieta i wszystkie kosmetyki jakby z tej linii są oznaczone tą taką ostro różową etykietką. No i jakby nie patrzeć, to ja widzę efekty. To znaczy dzisiaj szczególnie, szczerze mówiąc, widziałam efekty, bo jak się malowałam właśnie do filmu, to miałam takie, kurczę, to naprawdę... Jest różnica między tym, co było pół roku temu, a co jest teraz. Właśnie szczególnie, że ja mam taką cerę bardzo wrażliwą. Wiecie, to jest trochę na takiej zasadzie, że ja nie mogę trzeć nawet pędzlem od bronzera po twarzy, bo robi się po prostu cała czerwona od razu, więc to jest naprawdę... No, ja jestem przypadkiem specjalnym momentami, w związku z czym naprawdę ta skóra jest taka uspokojona, taka wiecie, taka wychillowana w końcu i to jest fajne. W przeciwieństwie do ciebie w K-popie. Tak. Ale chociaż moja cera jest wychillowana. Dobrze, czy masz jeszcze... A, jakieś... tak, jeżeli kosmetyki, jeszcze tak. Dosłownie chwila. Z racji tego, że moja przyjaciółka bierze ślub w tym roku, w sensie w przyszłym roku, a ja będę świadkową, to pomyślałam, że może w końcu ogarnę swoje... To nie swoje... ja, żeby coś... To... Nie, to nie ważne. To pomyślałam, że może w końcu ogarnę swoje włosy. Więc pomyślałam, z racji tego, że relacja z moimi włosami to jest taka bardzo love-hate relationship, ja ich nigdy nie zetnę, bo wyglądam w krótkich źle, plus bardzo lubię ten look z długimi włosami, więc... Nie ścinam ich, ale z drugiej strony nienawidzę ich czesać i w ogóle robić z nimi rzeczy, jakby, więc to skomplikowane. Kupiłam sobie w końcu olej z Trust My Sister. Czy to jest Trust Your Sister? Trust My Sister? Widzicie to na zdjęciu w każdym razie. I kupiłam sobie podkład pod ten olej, taki właśnie z aloesem, który ma utrzymywać wilgoć i nawilżenie i olej do średnio porowatych włosów, bo aktualnie wydaje mi się, że takie mam. Że one nie są ani wysokoporowate, ani niskoporowate. One są zdecydowanie tak... średnio. Jak na nie patrzę, jak ostatnio je podcinam, to są zdecydowanie średnio. Tak, więc kupiłam sobie ten zestaw. Dosłownie wczoraj, jak teraz, nie, dwa dni temu, jak to oglądacie, wyrzuciłam ten podkład, bo on już mi się skończył, po prostu moje włosy to po prostu go zjadły. One pożerały ten podkład, więc... Tak, zresztą ja pamiętam, jak ostatnio ty przyszłaś i mówisz, no to podcinamy końcóweczki, no nie? Jakby Anna, od kiedy my się znamy, od chyba 4-5 lat, to ja... Tylko ja ci włosy podcinam. No i chyba oczywiście Anna mówi, dobrze, co miesięczne, co nieco, co kwartalne podcinanie końcóweczek. I ja tak mówię, what did you do with your hair? I mówię tak jakoś dobrze im tak, to jakoś tak lubią się i tak się dobrze sypią i tak tego tak, podkład z tego. Tak, i ten podkład i ten olej rzeczywiście działają, teraz już się nauczyłam olej zostawiać na całą noc, bo trochę obawiałam się tego, ale w końcu już to robię, na przykład teraz miałam przez całą noc olej na głowie, prawda? I naprawdę to daje radę, więc będę kontynuować tę przygodę z tym olejem, tylko sobie już może nie kupię tego podkładu, tylko będę to nakładała po prostu na odżywkę do włosów. Dajcie znać, czy to też tak fajnie działa, jeżeli ogarniacie włosnik bardziej niż ja, bo ja ogarniam tak bardzo niewiele. Więc no, zanim napiszą to, obrzej kanał włosy. Nie, słuchajcie, ja jestem bardzo, tak jak z moją cerą, moje włosy są szczególne. I u nich nie działa to, co u większości, więc wy się pod to podobacie. Coś tym jest, ja tyle Annie pro tipów na włosy dawałam i to nie. No, także nie, one są ja szczególne. Nawet podcinam je w konkretny sposób, bo one mają, widzi mi się. W sensie, jak raz drugi Annie zrypałam podcinanie, tak już się nauczyłam, że po prostu Annie włosy podcina się w konkretny sposób.
Także tak. Dobrze, ja już się wyprzekałam z pielęgnacji. Mam wrażenie, że coś jeszcze było w tym roku, co mnie tak jakoś zaskoczyło. O, ja mam jeszcze tylko ten. A to ja już kiedyś mówiłam o tym BB kremie z Miszy. To się nazywa tak. Misha Perfect Mówiłaś. Cover. No. To jest ten koreański krem BB, czy taki tradycyjny azjatycki krem BB, właśnie, który ma jednocześnie trochę krycia, ale z drugiej strony wygląda jak krem, jest taki bardzo rozświetlający, ma fajny kolor. Ja go używam w tym kolorze 13. Teraz go nie mam, teraz mam zwykły podkład na sobie. Ale był taki moment, gdzie nosiłam latem szczególnie. Tak. Tylko ten krem BB i to jest super opcja właśnie na przykład dla osób, które no na przykład no, mają spoko względnie cerę i jakby nie potrzebują może jakiegoś podkładu, nie wiadomo jakiego, ale z drugiej strony chcą też mieć taki trochę pielęgnacji, trochę SPF-a, nie chcą, żeby to było ciężkie, ale jednak ta cera była wygładzona i to jest super opcja. Super opcja. No dobrze, przechodzimy do filmów, słuchajcie, bo już się chyba nam skończyły takie rzeczy. Tak, teraz już sprawdziłam na pewno tak. Tak, dobrze, no to przechodzimy do filmów, no i mamy od końca licząc Dune. Of course. Zgadza się. Duna Denisa Villeneuve'a, czyli jeden z chyba najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku, który był najbardziej wyczekiwanym filmem zeszłego roku, ale no nie wyszło. I no umówmy się, wszyscy chcieli tą Dune zobaczyć i w większości się podobało. Tak. Co więcej, ten film zarobił na siebie, w związku z czym otrzymamy drugą część, bo już dostała druga Duna zielone światło, także mamy pewność, że ta druga część powstanie, chyba że coś po drodze się poprzewraca. Miejmy nadzieję, że nie, bo chcemy zobaczyć jeszcze raz Chalameta na pustyni, i Zendaya i parę nastu innych aktorów, którzy są wybitni, znam ich twarzy, nie pamiętam ich imion, bo jestem debilem. Generalnie ten film nam się do tego stopnia podobał, że nagrałyśmy o tym osobny film, w związku z czym, jeżeli go jakimś cudem nie widzieliście, to zapraszamy was tam. Tak. I tam mówimy bardzo konkretnie i bardzo szczegółowo. Porównujemy sobie ten film trochę do książki, mówimy o tym, jak wrażenia z perspektywy osoby, która książki nie zna, bo ja czytałam Martanie. W związku z czym mamy te takie dwa poglądy na ten film i z obu naszych poglądów wychodzi na to, że film jest super. I to jest chyba najfajniejszy film tego roku. I że jesteśmy Dune'ami. Tak. To jest chyba najlepszy film, jaki ja widziałam w tym roku, mam wrażenie. No. Bo trochę jest mi przykro, bo ja w tym roku nie widziałam wcale dużo filmów, a chciałam, żeby ten rok był lepszy filmowo niż zeszły, no i tak trochę nie pykło. Słuchaj, według moich wyliczeń ja widziałam tylko jeden film w tym roku poza Dune'ą, tak żeby było obsesjami, no nie? Okej. Tak, że sama sobie usiadłam i obejrzałam film, no bo tak to jakby binge'owałam seriale. No i nie licząc jakiegoś tam naszego wyjścia randomowego do kina i tej Dune'y, to ja naprawdę mam tylko jeden film, który mi się jeszcze poza Dune'ą podobał. I to jest Hyatt. A, to i nie jest poza tym, jakby ja sobie teraz musiałam odpalić jeszcze tego, bo zapomniałam historia Harriet Tubman, no nie? Więc jak już zrobiłam takiego ładnego segwaya, no to zrobię. Zaczęło się od piosenki z soundtracku, którą usłyszałam, jak studia Akanto zrobiła polską wersję. Potem obczaiłam oryginalną wersję z występu na Oscarach, no nie? Potem stwierdziłam, kurde, z tego jest film w ogóle, więc to jest kozak. W ogóle piosenka była gigantyczną inspiracją do stworzenia jakiegoś tam, wiecie, zarysu fabuły do spin-offa do Fagi. Jakby wiecie, nie napisałyśmy jeszcze pierwszego tomu, ja już spin-offy tutaj plotuję za mną. Także tak, więc zaczęło się tak naprawdę od tej piosenki, potem stwierdziłam, że kurde, dobra, to obejrzymy ten film. Generalnie no, lepiej po wątrobie jak 150, jest tak piękny i tak smutny jednocześnie. Film z cyklu Skrojony pod Maltę, czyli patos, walka, podróż, cierpienie, ból, odrodzenie i wiecie, ta taka cała paleta emocji, kiedy właśnie nasz bohater radzi sobie z jakimiś gigantycznymi przeciwnościami losu i po drodze spotyka jeszcze więcej przeciwności losu, aż w końcu wiecie, gdzieś tam started from the bottom, now we're here. Pokonuje te przeciwności i do tego jeszcze piękna, wzruszająca, patetyczna, patosowa, pełna właśnie tego patosu muzyka. No ja się rozpłynęłam nad tym filmem. I beczałam na nim chyba z 50 razy, ja go oglądałam w środku nocy, samotnie. Tylko pod światłem lampy. Paradoksalnie nie mam żadnego filmu takiego wzruszającego, który by mnie to tak totalnie rozwalił. No. Bo ja wpisałam sobie jeszcze na listę Legion Samobójców. Bo byłyśmy na tym nowym Legionie Samobójców. A, no tak, Project Starfish. I on mnie totalnie zachwycił. Znaczy ja trochę o nim zapomniałam tak po drodze, ale jak przeglądałam właśnie filmy, które oglądałyśmy w tym roku, to mi się przypomniało. I przypomniało mi się, jak się doskonale na tym bawiłam i jak się uchachałam po prostu jak wydra w rzece. Przepraszam, ostatnio widziałam urocze filmiki z wydrami gdzieś tam na Instagramie i pomyślałam, że to jest dobre porównanie. Wydra w rzece. W każdym razie ten film był tak absurdalnie śmieszny i tak absurdalny. I to był ten poziom właśnie absurdu, który jest tak podkręcony na maksa, że dla mnie doskonały. Ja bardzo lubię takie konwencje tego typu. W związku z czym
to było takie doświadczenie z jednej strony trochę przerażające, z drugiej strony trochę nie, bo jeżeli pamiętacie poprzedni Legion Samobójców Davida Ayera, no to on się tak średnio skończył i potencjał był gigantyczny, ostatecznie ten film był żaden i taki trochę bez ładu i składu i bałaganiarski. Natomiast ten był właśnie taki totalnie, maksymalnie krejzolski i to było super. Przyszedł Kuki do nas. To jest moja kolejna obsesja. Tak, Marta dostała Kukiego na święta. Od Uli i Anny i śpię z nim już drugi dzień. I skurczybyk jest dobry, bo 14 godzin już drugi dzień w rzędu pierdykłam. Ale wiecie, ja wam tutaj anatomię tej pluszanki przedstawię, no bo jest różowa, tak. Jak widzicie. Jest, ma twarz w pierdolki, więc też suiting. Ma uszko jak... takie zagięte. Jak ten, jak kłapouszki tam Reksia i inne takie, więc wiecie, apel do dzieciństwa i w ogóle. Mm-hmm. A łeb jest tak idealnie wyprofilowany, że idealnie leży pod cycem, jak się śpi tak. Więc moją obsesją jest Kuki. To jeszcze tak... To już z rzeczy tak trochę zasegwayowałam. Tak, z rzeczy? Dobra. Tak. No to z rzeczy myślę, że to pora powiedzieć o świecach z Eden Candle. Mamy całe dwie. To znaczy, masz jedną i ja mam jedną, ona stoi tam na biurku. Macie zdjęcia tutaj pewnie. Otrzymałyśmy właśnie w prezencie do przetestowania, mogłyśmy sobie wybrać świece, więc ostatecznie wybrałyśmy Rin i Neje, czyli świece inspirowane bohaterami Wojny Makowej, bo wiecie o tym, że Wojna Makowa jest super. Yeah. Więc Marta dostała Rin, ja wzięłam Neje, who surprise no one. Rin zostało tyle. Tak, Neje tam już też dogorywa. Dogorywa, ale ja myślę, że jeżeli będzie taka opcja, jeżeli te świece jeszcze są dostępne, to ja sobie dokupię tą świecę. Ja sobie też ją odkupię. O Boże, ma dupkę. Bo ta moja pachnie, tam są nuty, na pewno jest orchidea, jest biała herbata i jest taka morska nuta, no nie? A tutaj nie pamiętam, co grapefruit, dym chyba. Nie wiem, ale on jest taki, w sensie ten zapach mocny. Cytron i coś jeszcze. Musicie wziąć pod uwagę to, że na przykład ta Rin, ona jest na tyle potężną świecą, że ja w momencie, kiedy ją odkręcam, to już cały pokój pachnie. Bursztyn, czerwona pomarańcza i opium. Opium. Tak, i ta scena. Ta świeca jest bardzo mocna. Ja jak ją palę, no to powiem wam, że jest tak trochę. Tak, ona jest mocna, ale to jest ten rodzaj mocnego zapachu, który nie wywołuje bólu głowy. Nie boli głowa. I ja raz zrobiłam tak, że ja ją zapaliłam jakoś tam przed obiadem i zgasiłam ją dopiero wieczorem. Wiem, że tak się nie powinno robić, to chyba to przegina, żeby tak tyle świecę palić. Nie, to właśnie lepiej dłużej niż krócej. W sensie wiesz, o co mi chodzi, że w tak małym pokoju, no nie? I tutaj było jeszcze przymknięte drzwi. Mm-hmm. I ja się po prostu wieczorem skapnęłam, mówię, Boże, mnie nie boli głowa. A ja jestem dosyć wrażliwa na to. W sensie są zapachy, które mam takie, że pięknie, ale nie mogę ich długo palić. Muszę w pewnym momencie je zgasić, żeby po prostu mi do głowy nie poszło. A tutaj mam takie, że ona się paliła cały dzień praktycznie. Nic. A po prostu tak piękne aromacje potem roznosił, że mówię, Ja mam tak, że ja bardzo lubię intensywne zapachy, jeżeli chodzi o perfumy i o świece zapachowe, w związku z czym mnie to zwykle nie przeszkadza, ale moja mama jest też dobrym testerem, bo ona z reguły też przychodzi i mówi, weź już zgaś, bo po prostu w całym domu czuć i boli mnie, zaczyna mi boleć głowa i tak dalej, a tutaj weszła, jak się Neje palił, powiedziała, że bardzo jej się podoba. Mm-hmm. Także ona jakby też dała, wiecie, okejkę na te świece, w związku z czym, plus jeszcze jedna kwestia, nawet jeżeli ja na przykład swój pokój wywietrzę po tym, jak już... ta świeca jest zgaszona, to z reguły jest tak, że następnego ranka jeszcze czuć ten jeszcze zapach, czuć. Tak w powietrzu gdzieś się unosi, także jest super. Je. Dalej z rzeczy, ja mam swoje dwie rzeczy, coś związanego z tym i Valorant. Dobrze, to ja myślę, że możemy jeszcze wspomnieć w tym momencie a propos ubrania z Ocean's Apart. Ty nie masz na sobie w ogóle? Nie. Nie? Nie masz? Nie, to nie myślałam, jest to. Że to jest bluza. Nie, to jest handem za 20 zł. O, zobacz, to podobne. Także nie. Ale mogę mieć! Tego nie przewidzieliście, co nie? Tak, słuchajcie, no od jakiegoś czasu mam przyjemność współpracować z Ocean's Apart i testować ich rzeczy. Z racji tego, że ćwiczymy mniej niż i tak jesteśmy w domu, więc bardziej testujemy je pod kątem... Bycia cozy, ale ja je przetrenowałam szczególnie na macie do jogi. No. W związku z czym też przeszły ten test ostatecznie. I fakt faktem, nie wszystko nam się zawsze sprawdza tak samo. Informujemy was o tym regularnie na Instagramie, ale są rzeczy, które są naprawdę super. I to są właśnie... Spodnie. Takie te leginsowe? Tak, te leginsy to nie jest do końca też dobry pomysł, bo z jakiegoś powodu one mają szycie w kroku. Tak, jeżeli jesteście osobami, które ćwiczą regularnie, na przykład chodzicie na siłownię,
to wiecie o tym, że to jest trochę głupie, bo z reguły takie osoby potrzebują, wiesz, tych leggingsów dopasowanych, żeby one nie zjeżdżały, żeby się dobrze trzymały, obojętnie co robicie, no to ma być przede wszystkim wam wygodnie. A ten szef między nogami, umówmy się, nie jest wygodny. No. Jako osoba, która trenowała regularnie, fakt faktem nie w takich leggingsach, ale też w podobnych rzeczach, to nie jest fajny pomysł. No i jaśniejsze kolory tych leggingsów trochę prześwitują, w sensie to nie takie na zasadzie, że będzie widać wam całe gacie, tylko na przykład widzicie kształt gaci pod spodem, no nie, że on się gdzieś tam zarysowuje. No tak, na czarnych tego problemu nie ma, no ale nadal jest na kolorowych już jest, bo ja mam niebieskie leggingsy i je widać, w związku z czym ja mam różowe zimowe. Ponownie, jeżeli jesteście osobami, które na przykład chodzą na siłownię, tak, no. Więc to trochę tak głupio. W sensie, no ja bym nie chciała, żeby mi widać. Nie, w sensie, ja bym się czuła trochę uncomfy w tych gaciach, ale na przykład z kolei jak mamy te szersze, ja mam te jedne szerokie gacie z takim bardzo dużym pasem ściągającym w talii. Czy mówisz o tradycyjnych dresach? Tak, o tradycyjnych dresach i one mają szeroką nogawkę, to one są super i one są genialne do siedzenia przed kąpem. Bo po prostu wiesz, jak ja siedzę bardzo często, wiesz, skrzyżnie na krześle albo noga na nodze, to one się super rozciągają. No i bluzy. Bluzy my się skradły nam tutaj. Bluzy i dresy, generalnie te komplety dresowe są naprawdę super, bo mamy zarówno długie bluzy, jak i krótkie bluzy i one są bardzo fajnie wyprofilowane. Te krótkie bluzy idealnie są dopasowane do spodni z wysokim stanem, bo je nosimy z jeansami i z tymi dresami, które nawet niekoniecznie są z Oceans, albo są z Oceans i z nimi nigdy nie ma żadnego problemu. Mają fajne kieszenie, takie podwójne kieszenie na magnes, żeby na przykład rozdzielić telefon i klucze, żeby mam na przykład się nie stłukł ekran, to jest bardzo spoko. Ja przebiegałam w tych dresach cały mój wypad nad morze, właściwie przeskakując z jednego dresu na drugi, tylko tyle. Bardzo fajne są też topy, stalniki sportowe. A, to tak, stalniki. Natomiast u mnie jest ten problem taki, przynajmniej ja to zauważyłam u siebie, jako ktoś, kto przetestował dużo topów sportowych, że jest mi o wiele wygodniej bez wkładek niż z wkładkami. A, że z tymi gąbkami, które są. Bo te gąbki się niestety przemieszczają, w związku z czym, jeżeli bardzo potrzebujecie ich, to musicie przed założeniem takiego topu na siebie ułożyć sobie te wkładki w odpowiedni sposób, tak, żeby będzie dla was wygodny, bo one się przemieszczają w trakcie dnia. Konor miał jakiś problem z wejściem na kolano. Ja je po prostu wyjęłam, bo mnie jest tak wygodniej, ale to ja. Także musicie sobie je dopasować tak pod siebie. Też mamy kilka różnych modeli i generalnie były ok. Aczkolwiek też widzę, że jeżeli macie większy biust, tak jak ja czy Marta. Zapomniałaś, jak się nazywam, dzięki. No to może być tak, że nie każdy model będzie dla was tak samo komfortowy przy dynamicznych ćwiczeniach. Tak, na przykład ja zakochałam się w tym modelu, który teraz widzicie. Podpiszę wam go tutaj, bo wygląda po prostu kozacko i jest sexy jak 150. Ale na przykład rada dla was, jeżeli byście chcieli rzucić się na ten sam model, to sprawdzajcie rozmiar pod swój obwód. Bo miseczki są rozciągliwe. I ważniejsze, żeby was, wiecie, dobrze obejmowało dookoła te pasy, bo one są wszystkie bardzo elastyczne, niż to, żeby tam, no, w sensie, wiecie, no, jak macie gigantyczną rozbieżność pomiędzy obwodem a miseczką, to może nie być najlepszy pomysł, no nie? Ale generalnie, jeżeli macie, wiecie, jakiś taki standardowy rozmiar z granicy, wiecie, w każdym sklepie kupicie stanik, no nie? No to dostosowujcie po prostu pod obwód, taka moja rada, bo będzie wam po prostu wygodniej. Także tak, ale i tak go kocham, bo wygląda spektakularnie. Tak, oh, i to plecy odkryte. Dalej. Valorant. To jest moja obsesja prywatna, ponieważ Anna się sfrajerzyła i nie chce pograć. Sfrajerzyłam się o tyle, że mi się nie podoba gameplay. Nie, Annie się nie podoba gameplay, nie mogę jej namówić. Może w przyszłym roku. Mam ze słabego cela, niestety, że chodzi tylko i wyłącznie o cela. O, żebyś widziała mojego cela, to byś w ogóle zmieniła zdanie. W każdym razie pogrywam sobie Valoranta, pozdrawiam z tego miejsca moją Valorantową ekipę. Gabi, Tomasz, Grzyb, Bartosz, Bojmic, Buks, wpadajcie do Bartka w ogóle, autopromo. Popylam sobie w Valoranta i nie spodziewałam się, że tak mi się spodoba. A okazuje się, że tak, mam taki problem, że jestem lockpickerem, w sensie gram tylko Viper, no to już nie, chociaż ostatnio stara jest update, gram Cypherem, potocznie zwanym przez nas Cyceronem i to jest taki ziomek, który ma kamery, płatki i w ogóle. Myślałam, że takie kawał cyca po prostu. Nie, no bo on się nazywa Cypher, więc mamy dla niego ksywę cyca. W ogóle wszystkie postaci w naszej tej nomenklaturze mają właśnie ksywki, tak? Mhm. Jest na przykład Viper, która się nazywa Sabina. Aha, okay. Bo nie wiem dlaczego, no nie, ale jest na przykład Joru, który jest Judaszem. Okay. Co tam jeszcze? No jest nowy bohater Chamber, no to jest Charuś, no nie? No i wszyscy mają, wiesz, tam Cezary. Cezary, Killjoy to jest Lucynka, na przykład, bo tak wygląda na Lucynkę, no nie? No, Felix to jest Kuba chyba. Albo jakoś tak. W każdym razie to jest ten etap, kiedy mamy ten. Możecie dać znać, czy chcecie tego streama z Valo na Twitchu.
Bo już kiedyś pytałam, jak chcą. No to także Valo, polecam Valo. Jak znudzi wam się Overwatch, podejrzewam, że już się wam znudził, a jesteście zacięcy na Apexa, to Valo myślę, że będzie dla was spoko. Okej, okay, dalej. Dalej? O Boże, dalej, a ja tu się Kugi bawię, a nie no, tego. Chyba dalej, no jak już tak idziemy. Dobrze, to dalej jeżeli chodzi o mnie, to znowu mam takie swoje. Dwa projekty w sumie tegoroczne. Yeah. Ja się biorę w tym czasie, proszę mnie ignorować. Nie ma tutaj rolki, jakby się jej szukała, jest w kuchni. To ja pójdę po rolkę. O nie, nie zostawiaj mnie. Dobrze, to czekajcie. Czy to się... Trzeba było mówić. Uda? Okej, okay, dobra, tak się uda. Dwa projekty solowe, które robiłam w tym roku bez Anny, ale robiłam za to z kimś innym i jeden projekt to jest mój projekt urodzinowy, który właśnie poszedł w świat w czerwcu. Cookie cię zastąpił niestety, bo tak przykro mi. I to jest Dekalkomania, film, który robiłam właśnie na swoje urodziny w współpracy z Cornelią Kabelis, która nagrała dla mnie genialny cover i w ogóle... W współpracy ze mną i z Heleną. Tak, genialny cover Dekalkomanii niewydanego solo JK'a. No i oczywiście tą panią i panią numer dwa, które robiły mi za operatorkę przy tym filmie. Więc taki meaningful project dla mnie. I think I'm proud of it, w sensie i tak najbardziej proud ze wszystkich projektów jestem. To Daughter of the Sea, które zadedykowałam Annie, aczkolwiek i tak kocham ten film i jest bardzo super u mnie na kanale Napiw. I druga rzecz, która miała miejsce jakiś czas temu, to, że tak jak Cornelia pomogła mi muzycznie przy moim filmie, tak ja pomogłam Cornelii tekstowo przy czymś, na czym ona się zna, czyli napisałam po prostu tekst do piosenki. Cornelia tą piosenkę skomponowała, zaaranżowała, wykonała, wypuściła. Jest super. I tak oto ukazało się Lost, czyli Cornelia Kabelis ex Naomi Moriae. Możecie wpaść na Spotify i posłuchać. Także o, tak. Będzie link w opisie. Nie, taki challenge sobie wzięłam twórczy w tym roku, żeby tworzyć rzeczy spoza mojej strefy komfortu. Więc napisałam piosenkę. Kaśka, piosenkę ci napisałem! Tak okay. Było, nie kłamie. Także tak, czy coś jeszcze masz? Z takich, czy może, mogę o YouTubie powiedzieć? To ja też idę do YouTube'a. Tak? Tak, tak. Dobrze, tak. Bo ja mam dwa kanały, o których chciałabym powiedzieć. Mhm. Pierwszy to jest taki kanał, który odkryłam jakieś pół roku temu. W takim jakimś momencie mojego mentalnego dołka, mam wrażenie trochę. O nie, ja wiem, do czego to zmierza. Nie wiesz, bo ci nigdy nie mówiłam o tym kanale. Nie? Nie. To nie jest to? No ja nie wiem, o czym ty myślisz. Okej, okay. To się okaże. W każdym razie... W sensie takie mam skojarzenie, że jak zaczynałam oglądać ten kanał, to byłam jakaś taka bardzo rozbita i jakaś taka zagubiona trochę i no. Nie wiedziałam za bardzo, co się dzieje i byłam przemęczona i w ogóle takie jakieś bardzo negatywne emocje mi się z tym wiążą, w sensie ze startem oglądania tych filmów. Mhm. I to jest twórczyni, którą bardzo możliwe, że znacie, bo to jest duży kanał, ale ja z racji tego, że raczej nie oglądam YouTube'a lifestyle'owego ani vlogowego, to no nie mam z nim takiej styczności, tak? Więc nawet ci duzi twórcy są dla mnie zwykle anonimowi. W każdym razie kanał nazywa się Lia's Notes i jest prowadzony przez dziewczynę mieszkającą w Kanadzie, która ma azjatyckie, chińskie korzenie. Przez nią, no i w sumie gościnnie przez jej chłopaka, który jest, z tego co wiem, w jakimś procencie Polakiem. Chyba, że jest pół Polakiem, czy coś takiego, bo trochę mówi po polsku czasami, więc śmieszna sprawa. I to są generalnie takie ogólne lifestyle'owe rzeczy, więc jestem trochę gotowania, jestem trochę jogi, jestem trochę o byciu freelancerem, bo ona też no, pracuje jako freelancerka między innymi. O szukaniu, nie wiem, takiego wiecie, everyday schedule, tak? Takiego sposobu codziennego, nie wiem, wstawania, kładzenia się spać, takiego rytmu, który wam odpowiada i tak dalej. I ja sobie tak wracam do tego kanału od czasu do czasu i jakoś taki ma ten vibe, taki bardzo uspokajający i taki bardzo relaksujący i wiecie, tego typu kanały powinny sprawiać, że czujecie się dobrze, jak oglądacie te klipy i ja tak mam, że to nie jest tak, że ja jej zazdroszczę, że o, ona ma takie super życie, a ja nie, albo no, też bym tak chciała, tutaj wszystko wygląda tak lekko i przyjemnie, a życie takie nie jest przecież. Mhm. To jakby, jeżeli takie macie wrażenia po oglądaniu czyichś vlogów, to znaczy, że to nie jest może dla was, albo coś się zniechala z tym vlogiem. Yeah. A u niej jest tak, że jakoś tak to oglądam i jest tak mi tak lepiej.
Więc sobie zajrzyjcie do Lee, bo jest naprawdę spokojnie. Możecie ją też zaobserwować na Instagramie. Wiem, że na jakiś czas też prowadziła podcasty, ale chyba już tego nie robi. Ale nie jestem pewna, aż tak bardzo jej nie śledzę, więc nie wiem. Drugi kanał to też jest zajebiście znany kanał. Polski kanał, który ja znałam, ale nigdy nie oglądałam tego, bo kiedyś uważałam, że to nie dla mnie, ale po jakimś czasie kontent się trochę zmienił. W związku z czym siadłam i przepadłam. I to jest Agasawa. Jezus, już spodziewałam się jakiejś, nie wiem, stylizacji. No nie, no nie. Boż! Wiesz, no ona też jest na YouTubie od lat. Nie wiem, może blowek. Od jakichś chyba 10 lat, nie? I zaczynała najpierw od makijażu. Będziesz ekipę oglądać. Bardzo tradycyjnych takich beauty rzeczy. A teraz to też jest już bardziej lifestyle'owe. Jest tam, wiecie... Jest ten film z przerabianiem, odtwarzaniem zdjęć z Zary. Tak, no raz, że ona jest super śmieszna. Dwa, że jest super inspirująca, bo mówi o wielu takich rzeczach, które taka sfera beauty po prostu omija albo ignoruje, bo opowiada o swojej terapii i jest nawet na przykład cały film o tym, opowiada o swoich psach i jakby o psach, to jest mój ulubiony content, pokazuje jak chodzi na siłownię i jak jej się nie udaje to, co robi na tej siłowni, albo jak jej się udaje. A jakie ma play. Opowiada właśnie o swojej pielęgnacji i to też jest super inspirujące właśnie dla mnie, jako dla osoby, która nic nie ogarniała, jeżeli chodzi o pielęgnację, tak jak opowiadałyśmy o tym na początku filmu i to naprawdę było super. Jest tam sporo fajnego jedzenia i generalnie to jest takie bardzo wholesome. Przyziemne. Mam wrażenie, że to jest takie właśnie bardzo down to earth, bo to jest widzę, taka laska, która trochę przeklina, trochę się pośmieje, ma takie dziadowe żarty i w ogóle jest generalnie całkiem śmieszne. I faktycznie daje taki vibe takiego kogoś super normalnego i takiego takiej laski, z którą idziesz na piwo wieczorem, no. Nie? I sobie plotkujecie. I to jest super. I przy okazji się świetnie bawię. I ona ma podobny vibe właśnie, co ten kanał Lee's Notes, więc jakoś tak mi jest dobrze, jak oglądam te vlogi. Słuchajcie, ja nie oglądam vlogów. Zasadniczo vlogi to nie jest jakby mój content. Nie, to nie prawda, jest coś, co ja mnie jakoś specjalnie zajmuje, ale jak one dwie wrzucają właśnie swoje materiały, które są takie vlogowe, to bardzo miło mi się to ogląda. To lecisz. Jak to było? Jak Fredka WDA wrzuca? Nie, no to może od razu po prostu nie wrzucam wszystkiego. Juu, lecę oglądać vlogi, nie? Ale lubię sobie wieczorem zrobić jakąś tam drugą kawę dnia i sobie usiąść na chwilę i odpocząć od roboty właśnie oglądając ich filmy. Także jest git. No i co, to chyba już kończę w takim razie ostatnią rzeczą moją? No chyba tak. Więc jak, Boże, tak jakoś potężnie, tak na koniec. No duża obsesja, wczoraj północy spędziłam słuchając cover Falling na Bangtan TV pana Jungkooka. Jest super. No, nie będę nic mówić, więc... Samo Falling jest fantastyczną piosenką, Jeźdźcie posłuchać, kurwy to zapiał, ja cię... W ogóle miałam taki mindfuck, no nie, bo weszłam na SoundClouda wczoraj. I słuchałam Purpose, właśnie coveru też, no jakby pana JK'a. Słuchałam It's nothing like us, nothing like you and me. Tych dwóch, potem Still With You, a potem Falling. I mam takie... O kurde, komuś tu się dojrzało w głosie. I miałam takie... Jakby dopiero w tym Falling do mnie dotarło, jak mu głos dojrzał. Jak on się stał... poważny. W sensie to słychać, jakby Nothing Like Us i Purpose są naprawdę super i one naprawdę pięknie brzmią. Still With You też. Ale coś się zmieniło w tym roku, guys, że jakby... Skończę temat. Nieważne. Za tyle. To by było na tyle. Dajcie znać, czy któreś z tych obsesji, które się tutaj pojawiły, poleciłyśmy wam już na przestrzeni tego roku i na przykład jesteście tu z nami nadal, będąc też właśnie, wiecie, in aid of those things. Jeżeli tak, no to bardzo nam miło, dajcie znać i może polećcie coś od siebie, coś, co na przykład zahacza o, wiecie, tutaj te brzegi pielęgnacji, o których Hanna mówiła, albo o filmy, albo o coś tam i będziemy się następnym razem w serialach i muzyce. Tamten film będzie bardzo długi. Więc do zobaczenia następnym razem. Pa!